Witam serdecznie w przepiękny, świąteczny, niedzielny poranek 12 lutego. Dzisiaj odrobinę inna sceneria, jestem w podróży i na chwilę się zatrzymałem, zrobić sobie przerwę, postanowiłem, że nagram rozważanie do chrześcijańskiej telewizji internetowej w zupełnie innym miejscu. Za oknem wiatr, jeszcze odrobiny śniegu gdzieś tam na polach jest widoczne, ale na dzień dzisiejszy mamy przepiękny tekst, który zapisany jest w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, w 15 wierszu, tak czytamy: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Moi kochani, nie wiem jak wy, ale ja często zastanawiam się nad tym, jak często Bóg dobija się do mojego serca. Jak często pragnie zwrócić mi uwagę na rzeczy dobre, na to, jak powinienem postępować. Wiemy, znamy wszyscy zasady, wiemy, jaka jest Boża wola, mamy żyć zgodnie z Bożą Ewangelią, z Bożym Słowem, mamy być świadectwem dla spotkanego bliźniego, dla brata, dla siostry, ale zastanawialiście się, jak często Bóg dobija się do naszego serca? Jak często prosi nas o to, abyśmy zwrócili uwagę na naprawdę wartościowe, ważne i wyjątkowe rzeczy. Prosi nas o to, aby nasz wzrok nie był zmącony innymi sprawami, jak tylko tymi najważniejszymi, jakimi są wiara, nadzieja, miłość, poszanowanie, zrozumienie drugiego człowieka. Często jednak gdzieś przed oczami mamy inne sprawy, mamy problemy, mamy kłopoty, mamy jakieś trudności, może jakieś zmartwienia rodzinne, może być może jakieś sprawy związane z wychowywaniem naszych dzieci, może wnucząt, może coś innego zajmuje nasz umysł, nasze serce. Ale dzisiejsze słowo z listu do Hebrajczyków mówi do nas: nie zatwardzajcie serc waszych. Bóg wzywa nas każdego dnia, Bóg przemawia do nas każdego dnia. I w ten dzisiejszy piękny, świąteczny dzień także pragnie do nas przemówić. Dlatego twórzmy serce na Jego słowo. Z chęcią składajmy ręce do modlitwy, powierzajmy Mu nasze problemy, nasze kłopoty, ale także prośmy Go o błogosławieństwo dla naszych planów, dla naszych marzeń, dla tego, za czym tęsknimy, co chcielibyśmy w życiu osiągnąć. Nie zamykajmy się na Boga, moi kochani. Nie ograniczajmy Go także w Jego działaniu. Pozwólmy Mu zadziałać pełnią siły, mocy Ducha Świętego, tego, aby przypominał nam każdego dnia o Jezusie Chrystusie i o tym, że stworzył nas z miłości. Życzę pięknej, dobrej, wspaniałej, ale przede wszystkim błogosławionej niedzieli. Drugiej niedzieli przed czasem pasyjnym. Wszystkiego, co dobre wam życzę, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie. Zostańcie z Bogiem. Módlmy się o siebie nawzajem i prośmy o to, aby Bóg otwierał nasze serca na Jego słowo. Boże słowo. Piękne, pomocne słowo. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Serdecznie was pozdrawiam. Pa.